Organizujemy dziś w Centrum Handlowym Karolinka akcję Zdrowie pod kontrolą. W przededniu Światowego Dnia Zdrowia zapraszamy mieszkańców województwa opolskiego, osoby odwiedzające Centrum Handlowe Karolinka na badania profilaktyczne, badania cukru, badania cholesterolu, ciśnienia krwi, pomiar składu ciała. I oferujemy też możliwość skonsultowania tych wyników ze specjalistami. Jest nasz internista, jest kardiolog, jest dietetyk. Akcję organizujemy wspólnie z Fundacją ProHospital, wspólnie ze Studenckim Stowarzyszeniem IFMSA, studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Jest to akcja, której celem jest zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, chorobom sercowo-naczyniowym, chorobom takim jak cukrzyca, które są pierwsze, jeśli chodzi o czynniki powodujące zgony na świecie, a także w Polsce. My jako studenci pomagamy przy pomiarach chociażby tego ciśnienia, cukru, a także cholesterolu, które oferujemy u nas. Pokazujemy także uczestnikom, jak należy wykonywać pierwszą pomoc, analizujemy ich skład ciała przy specjalnej wadze, a także mamy stoisko ze Szpitalem Pluszowego Misia, gdzie tak naprawdę oswajamy najmłodszych z postacią w białym fartuchu. Widzę, że odwiedza nas sporo osób. Są też osoby, które bardzo aktywnie dbają o swoje zdrowie i bardzo chętnie do nas podchodzą, więc myślę, że ta potrzeba wiedzy, poszukiwania jej, też chęć dbania o swoje zdrowie poprzez te wszystkie pomiary, które oferujemy, jest dosyć duża. Ludzie najczęściej pytają się nas, czy ich wynik jest prawidłowy. My tak naprawdę nie jesteśmy lekarzami, aczkolwiek znamy te wszystkie normy, więc jesteśmy w stanie, powiedzmy, odpowiedzieć ludziom na to pytanie. Aczkolwiek już w kwestii jakichś dalszych porad dotyczących zdrowia powinni oni się skierować do lekarzy, którzy na szczęście z nami są również na wydarzeniu. Po pierwsze jest to kontakt z ludźmi, po drugie niektóre badania także wykonuje się w szpitalu, które tutaj oferujemy. Oczywiście zależy to od szpitala, ale jest to jakaś wiedza, którą zdobywamy. Utrwalamy także wiedzę chociażby z zakresu udzielania tej pierwszej pomocy, tak, podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, więc taka akcja jest dobra także dla naszej edukacji. Pomoc studentów jest tutaj dzisiaj nieoceniona. Wykonują właściwie oni te wszystkie podstawowe pomiary. Dla nich to jest nauka, po pierwsze, kontaktu właśnie z wieloma ludźmi w krótkim czasie, co też się potem przydaje, poradzenia sobie w jakichś takich kryzysowych, szybkich, pilnych sytuacjach. No i też oczywiście samo to, że mają chęć do tego, żeby ludziom pomagać tutaj w ramach takiej dodatkowej działalności, rokuje dobrze na ich przyszłość, myślę, medyczną. Edukacja przede wszystkim, ale zdecydowanie myślę, że uda nam się tutaj wyłuskać takie osoby, które wymagają jakiejś pilniejszej interwencji, nie tylko zmiany stylu życia, ale też być może wdrożenia leków, i dzięki takim akcjom zostaną szybko pokierowane do takich specjalistów, jakich będą wymagać. Zainteresowanie, jak widać, jest duże, a pytania bywają bardzo różne. Od takich podstawowych, co do konsultacji naszych tutaj wykonywanych pomiarów, do takich, że przedstawiają pacjenci swoje rozpoznania, leki, pomiary domowe ciśnienia i chcą zapytać o to, co ich w tych wynikach, w tych pomiarach, rozpoznaniach nurtuje.